Witam serdecznie wszystkich przybyłych gości w skromnych progach mojej szkoły, publicznej szkoły podstawowej w Opasznie. Dziś witam Państwa nie jako dyrektor, ale prezes Stowarzyszenia Przyjaciele Szkoły w Opasznie. Witam szanownych gości. Wójta gminy Świdwin, pana Kazimierza Lechockiego. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Ziemi Świdwińskiej w Lekowie, panią Danutę Wypalec. Witam pracownika referatu oświaty, panią Agnieszkę Czubryniak, która jest dzisiaj fotografem. Witam sołtysów wsi, w których mieszkają nasi uczniowie. Przede wszystkim witam panią Monikę Walus, sołtysa Rusinowa. I niezmiernie miło mi jest po raz pierwszy w mojej czteroletniej kadencji witać tutaj pana Zbigniewa Niedziałka, który jest sołtysem Starego Przybysławia. Bardzo miło jest mi powitać księdza proboszcza parafii Rusinowo, Emila Wojtala. Witam przewodniczącą Caritas Rusinowo, panią Janinę Stępniak. Witam zespół ludowy Dąbrowiacy pod przewodnictwem pani Marianny Balcerek. Witam pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Klepczewie. Witam seniorów z Klubu Seniora w Krosinie. A najgoręcej i najserdeczniej witam dzieci, bez których nasz konkurs by się nie odbył, bo to wy, moi drodzy, jesteście głównymi bohaterami dzisiejszego dnia. Witam uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieżnicy wraz z opiekunem panią Aleksandrą Graczyk. Witam uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Ziemi Świdwińskiej w Lekowie wraz z opiekunami panią Joanną Pawelec i panią Ewą Połowin. Witam uczniów z Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu z opiekunami panią Olgą Wierzbicką-Kromkiewicz, panem Adamem Brudzińskim oraz panią Alicją Kożuchowską. I bardzo jest nam miło, że zechcieliście przyjąć to zaproszenie i przyjechać do nas po raz pierwszy. Gościmy was w naszych progach. No i oczywiście witam najwspanialszych uczniów z najwspanialszej szkoły w gminie Świdwin, czyli z Publicznej Szkoły Podstawowej w Opasznie, wraz z opiekunem panią Patrycją Klaskowską. Drodzy Państwo, czymże byłby konkurs bez jury? Pragnę przedstawić najlepsze jury pod słońcem, doborowe towarzystwo w składzie. Pani Małgorzata Jawila, członek zespołu Dąbrowiacy. Pani Barbara Kolesińska, pracownik referatu oświaty w gminie Świdwin. No i nasz rodzynek, pan Marek Knut, członek zespołu BM Jazz, który jest wokalistą, ale uwaga, gra również na saksofonie. I sama kiedyś słyszałam, naprawdę. Oczywiście członkowie jury znają się na muzyce, mają z nią dużo wspólnego i mam nadzieję, że podejmą same słuszne i sprawiedliwe decyzje. Drodzy Państwo, jeszcze trochę wam poprzynudzam. Nasze stowarzyszenie Przyjaciele Szkoły w Opasznie powstało w zeszłym roku, w marcu. W jego skład wchodzą nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły. Powstało ono po to, by wspierać działania naszej szkoły, ale również by pomagać mieszkańcom gminy Świdwin. Do tej pory udało nam się zorganizować festyn charytatywny w Krosinie. Udało nam się pozyskać środki zewnętrzne w ramach programu Społecznik oraz środki finansowe od sponsorów na stworzenie strefy wypoczynku przed szkołą oraz na stworzenie nowego boiska. W tym roku wraz z pracownikami gminy Świdwin, z panią Agnieszką i z panią Basią, napisaliśmy projekt pod nazwą Etnoświętowanie Tradycji Przekazywania, którego patronatem objęło Narodowe Centrum Kultury. Logo możecie Państwo zobaczyć przy naszym rolapie. Założeniami projektu jest organizacja imprez i warsztatów rękodzieła na terenie gminy Świdwin, by przekazywać nasze tradycje narodowe młodszym pokoleniom. Dzisiejszy konkurs jest pierwszym przedsięwzięciem właśnie organizowanym w ramach tego projektu.
Czeka nas jeszcze kilkanaście imprez we wszystkich sołectwach naszej gminy. I my jako stowarzyszenie, skromni ludzie, cieszymy się, że możemy dołożyć cegiełkę do świętowania obchodów 30-lecia gminy Świdwin. Drodzy Państwo, żeby wprowadzić nas wszystkich w ten nastrój ludowy tej piosenki, ja zapraszam serdecznie zespół Dąbrowiacy, żeby zaprezentowali nam swoje piękne utwory. Będą to utwory w języku polskim, ale również utwory w języku ukraińskim. A ja zachęcam Państwa, jeśli znacie te utwory, do wspólnego śpiewania. Dziękuję. Ja mam wodę, która
wszystkim dziękuję, członkom zespołu, bo tu znajome twarze, znam te panie, niektórych na przykład, niektóre dzieci państwa wykonujących uczyłam, na przykład pani Niedźwieckiej. Pani Moniko, gdyby pani mogła tutaj nas wspomóc. Pani Marianno, bardzo serdecznie dziękujemy, że chcieli nas przyjechać. Ja wiem, że każdy z państwa ma jakieś tam obowiązki, ale mam nadzieję, że ten dzisiejszy występ i ta wasza obecność będzie początkiem współpracy, bo widzimy się w Rusinowie i zapewne jeszcze w Sobrowie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że każdemu nóżka chociaż trochę pochodziła, mi również. Takie teksty w tych piosenkach, drodzy państwo, niby ludowe, ale takie różne rzeczy przywodzą na myśl. Takie i same miłe. Drodzy państwo, za chwileczkę usłyszycie 12 utworów ludowych, które wykonają uczniowie, podzieleni na 3 kategorie. W przedszkole, soliści i zespoły, klasy 1-4, soliści i zespoły oraz klasy 5-8, soliści i zespoły. Gościnnie oczywiście wystąpią jeszcze do nas pensjonariusze Środowiskowego Domu Samopomocy w Klęczewie. Cieszę się niezmiernie, drodzy państwo, że dzieci podjęły rękawice i nauczyły się tych piosenek ludowych, bo nie oszukujmy się, no jest dość mało popularny repertuar wśród młodzieży w obecnych czasach, piosenka ludowa, raczej jakiś hip-hop czy rap. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję nauczycielom i opiekunom, którzy zechcieli przygotować dzieci do tego konkursu. Naprawdę doceniam państwa wkład pracy i jeszcze raz dziękuję za waszą obecność. Zapraszam na środek pierwszą uczestniczkę, Antosię Gregorczyk ze Szkoły Podstawowej w Bierzwnicy, która wykona piosenkę W moim ogródeczku. Zapraszam.
Przedszkole Jagódki, który wykona utwór pod tytułem Lipka.
I na tym zakończyliśmy, drodzy Państwo, pierwszą kategorię, kategorię przedszkola, soliści i zespoły. Mieliśmy jednego solista i jeden zespół. Zaczynamy drugą kategorię, kategorię klas 1-4 i już na środek zapraszam pierwszą i tak naprawdę jedyną solistkę w tej kategorii, Marysię Grat. Tylko nie wiem, nie miałam podanej jaką piosenkę wykona nasza Marysia. Siły gołąbeczek. Bardzo proszę, Marysiu, oddaję Ci mikrofon.
łóżko. Zapraszam. Thank you.
piękny występ, bardzo mi się podobał. Pani Asia z Rimu Firma dobrze przygotowała. A teraz zapraszam już ostatni zespół w tej kategorii. Zapraszam uczniów zespołu placówek specjalnych w Sławoborzu, którzy wykonają utwór, o ile dobrze pamiętam, Miała mała koguta. Zobaczymy, co z nim zrobiła. Niedziela się zbliża. Thank you.
kolejną solistkę zapraszam na środek, a jest nią uczennica publicznej szkoły podstawowej w Bieżnicy, Zosia Górnos, która zaśpiewa piosenkę Pod zielonym dębem. Zapraszam. Talent ma, nie? Bo
8. Jest to zespół z naszej szkoły, z Oparzna, zespół Polne Maki i zaśpiewa piosenkę Pali się, Tuli. Tuli, taki zespół, występowali chyba nawet na Eurowizji. Tak, taki nasz ludowy. Ja już teraz tylko czekam, kiedy Dobromiańcy na Eurowizję pojadą. Bo jak już tu ja byłam, to Dobromiańcy nie mogą się marnować w naszym ludowie. Nie, już trzeba ich w świat pochwalić, co my mamy. Thank you.
Kolejną instytucją, kolejnej instytucji, proszę księdza, bo to takie
chybotliwe jest, tak może polecieć. Chciałam również podziękować Kalinasowi Rusinowo, w którym naprawdę mam duże wsparcie. Zapraszam panią Janinę Stępniak. Pani Janina, dowiedziałam się, że ma na imię Janina dopiero wczoraj, bo zawsze mówiłam pani Basia. Więc to było dla mnie duże szok. Ja pani Basiu, ja pani chciałam serdecznie podziękować. Zawsze możemy na was liczyć, czy to zbiórka dla dzieci ukraińskich na wycieczkę, czy to tak samo ksiądz proboszcz, tak? Również też Pegasus wspiera. Czy jak zbieramy na autobus na wycieczkę. Tak, to ja zapraszam panią Małgosię również. Panią, właśnie chciałam powiedzieć, pani Janinie chcemy podziękować, dlatego że jest pani przewodniczącą Caritas Rusinowo i na pani ręce składam ten koszyk. Proszę się podzielić. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję pani Małgosiu. Tam jest i mydło, i powidło, brak tylko procentów. I ostatnią instytucją, może nie instytucją, ale organizacją, której chcielibyśmy podziękować, jest Klub Seniora w Krosinie. Animatorem Klubu Seniora jest moja mama, która zawsze mnie wspiera. Klub Seniora robi, nie chcę się chwalić, ale najlepsze pierogi w gminie Świdwinę, te wszystkie imprezy, festyny gminne. I bardzo wam serdecznie, drogie panie, wszystkie, które tak ciężko pracujecie i lepicie te pierogi, dziękuję. I moi, no drogi, zapraszam, drogie panie, chodźcie, nie ma się to wstydzić. Znacie mnie od dziecka. Jesteście w tej samej miejscowości, co ja. Zapraszam. Będziecie w telewizji. Oczywiście. Pochwalcie się. Będziemy lepić jeszcze pierogi, nie jedne. Tak jest, jeszcze nie jedne pierogi ulepimy. Skosztujecie. Słuchajcie, to już praktycznie w większości babcie, prababcie. Babcie, prababcie, nawet prababcie. Dziękujemy wam bardzo za współpracę. I dziękuję, żeście przyjechały. Jeszcze o, pani Basiu. Pani Basia, gdzie się patrzycie jeszcze chwilę? Panika, zrobię wam zdjęcie, no. Ja bokiem. Żeby wyciągnąć. Dziękuję wam bardzo. W tym momencie oddaję głos i mikrofon jury. Rapowe, chociaż nie śpiewamy, tylko tkniemy, krzyczymy, biegamy.
a nie znamy słów, nie wiemy o co chodzi. A ta kultura polska, popatrzcie, stroje. Czy nie piękne są te stroje? Te ludowe, te pianetki, te szerokie spódniczki, które pięknie się kręcą. Dlatego proszę was, dalej śpiewajcie, dalej się uczcie, a kierownicy, instruktorzy, ciągnijcie dalej, bo to jest bardzo fajna sprawa. Trudno było ocenić, trudno było kogoś wyżej, kogoś niżej, ale takie są zasady i tak musieliśmy to zrobić. Oddaję głos pani Basi. Kochani, bardzo trudno nam było podjąć decyzję, ale musieliśmy. Ale nie martwcie się, bo oprócz tego, że mamy dla was przygotowane pierwsze, drugie i trzecie miejsca, mamy też dla was zaproszenia do występu podczas koncertu Regionalnego Festiwalu Smaków w dniu 1 lipca 2022 roku w Ząbrowie w gminie Świdwin. Będzie tam odbywał się oczywiście też z projektu tutaj stowarzyszenia Regionalny Festiwal Smaków, gdzie będziemy mogli kosztować regionalnych potraw, które będą przygotowane przez regionalnych producentów, ale także zobaczymy was oraz inne zespoły folklorystyczne, więc szczególnie bardzo wam chcieliśmy podziękować za przepiękną dykcję, za przepiękne stroje, za piękny ruch sceniczny, którego nam tutaj nie zabrakło, za waszych instruktorów, bardzo wam dziękujemy, którzy kontynuują tą tradycję polską, ten folklor ludowy, tak jak już pani Małgosia powiedziała, pani Małgosia bardzo długo śpiewa w zespole, tak jak pan Marek też śpiewa, ja też śpiewałam w zespole takim ludowym w Koszalinie, zespół Pieśni Tańca Bałtyk, gdzie te stroje są tak piękne, że na całym świecie, jakbyście pojechali i was zobaczyli z tym folklorem polskim, to będą wiedzieli, że jesteście naprawdę mistrzami. Ja tylko ze swojej strony, to już wszystko zostało powiedziane. Było trudno, ale generalnie jury było zgodne, jeśli chodzi o te przyznane miejsca. Natomiast chciałbym tutaj się zwrócić do najmłodszych, do was uczestników, że zobaczcie, muzyka łączy pokolenia i łączy ludzi. Znakomitym przykładem jest właśnie zespół Dąbrowiacy, który wiele lat grają ze sobą i poprzez muzykę właśnie nawiązują się przyjaźnie. Zobaczcie, ile to lat przetrwało, bo to trwa nadal. I o tym pamiętajcie, że muzyka jest właśnie takim językiem uniwersalnym. Każdy tą muzykę rozumie i ją czuje. I rozwijajcie się w tym, co robicie. Soliści, którzy tutaj zaśpiewali, solistki, macie piękne głosy, naprawdę warto dalej je szlifować i być może iść w tym kierunku i rozwijać swoją pasję. To wie, jakie sceny dokładnie, nigdy nie wiadomo. Natomiast grupy, które tutaj występowały, zespoły też bardzo pięknie i macie stroje i się pięknie ruszacie i dobrze akcentujecie. To była taka uczta dla uszu naszych, dla żywi. I bardzo się cieszymy, że mogliśmy wziąć w tym udział i tego posłuchać, co dzisiaj tutaj stworzyliście. No i pani dyrektor piękną imprezę zrobiła, ale to dziękujemy i brawa dla pani dyrektor. Może jak już jestem przy mikrofonie, to wyczytamy te osoby po kolei. I tak, dla Antoniny Gregorczyk pierwsze miejsce. Brawo, zapraszamy do nas. Antosia, piękne imię i piękny występ, piękny strój. Śpiewaj jak najwięcej i sprawiaj radość swoim rodzicom, nauczycielom oraz wszystkim, którzy ciebie słuchają. Zespołów. Pierwsze miejsce zespół Jagódki. Zapraszamy.
Chodźcie śmiało, chodźcie śmiało. Świetnie grałyście, świetnie dupałyście, nie tańczyłyście. Chłopaki znakomicie tutaj akcentowali również. Zapraszamy Marię Grat, również zajęła pierwsze miejsce. Zapraszamy do kategorii klas 1-4. Brawo, gratulujemy. Pięknie masz wianek. Znakomicie zaśpiewałaś i świetnie zatańczyłaś do tej piosenki. To pamiętamy. Proszę o nagrodę. Zespół placówek specjalnych w Sławoborzu. Trzecie miejsce w kategorii zespołu. Zapraszamy. Zapraszamy do nas. Super zaśpiewaliście i pokazaliście właśnie tą piosenkę, zademonstrowaliście. Zapraszam, może tutaj z tyłu stańcie, bo was będzie widać, wy jesteście wysocy. Chodźcie może tutaj z tyłu stańcie, tak żeby was było widać, nie zasłaniacie wtedy tych najmłodszych. A na nas zapraszamy. Jury postanowiło ex aequo przyznać trzecie miejsce, również dla zespołu Sikoreczki. Zapraszamy. Również trzecie miejsce. Proszę wręczyć nagrody zespołowi. Klasy 1-4, drugie miejsce dla zespołu Tropiciele. Zapraszamy Tropicieli. Tak, to te jajutki, pięknie, piękne stroje, tematycznie. Dobraliście tę piosenkę, bardzo ładnie zaśpiewaliście. I dla nas jest drugie miejsce oraz nagrody. Każdy dostał nagrodę, każdy dostał dyplom i zaproszenie na festiwal do Zombrowa, tak, pani Basiu?
zaproszenie na festiwal, żebyście tam również zaprezentowali swoje umiejętności. I pierwsze miejsce w kategorii zespołów klasy 1-4 dla zespołu Jagody. Zapraszamy Jagodę. Zapraszamy Państwa do Was. Tu. Bardzo fajnie akceptowaliście tutaj to. A, Kubo, rewelacja. Wszystko było jak należy, jak widać, jeżeli doceniło to pierwsze miejsce. A ja mam propozycję. Proszę przystawać tutaj tak za tymi młodszą grupą. Będziemy was widać. Teraz w kategorii studentów starszych zapraszamy Zofię Bożek i dla Zofii tutaj jeżeli ustawiło drugie miejsce. Zapraszam. Drugie miejsce dla Zofii. Masz piękny głos, Zosia. Musisz się bardziej... Powinnaś tutaj dużo śpiewać, bo masz piękny głos. Tylko jesteś troszeczkę bardziej taka nieśmiała, a powinnaś iść z przebojem i na pewno będzie pierwsze, następnym razem. Gratulujemy. I jeżeli postanowiło przyznać ex aequo dwa pierwsze miejsca w kategorii solistek dla Mileny Szczurko, zapraszam do Milenka. I Zofia Urnos, też pierwsze miejsce. Zapraszam. Pięknie dziewczyny zaśpiewałyście i zatańczyłyście. Gratulujemy. Zespołów. Zapraszamy Polemaki. Polemaki zaśpiewały bardzo trudną piosenkę, ale jakże piękną i uroczą. Pamiętamy ją znakomicie. Super dziewczyny zaśpiewałyście i mamy dla Was pierwsze miejsce w kategorii zespołów.